Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wyzwania Królewskiego. Generację mamy oczywiście zieloną, co na pewno możecie już zobaczyć na ekranie. I kilka słów wstępu. Jak widzicie, Helena właśnie gra w szachy z przyszłym mężem swojej najstarszej córki, ponieważ stwierdziła, że no cóż, ona teraz rządzi w królestwie, to ona będzie wybierała dla swoich córek mężów. I tak jako pierwszego wybrała, słuchajcie, zobaczcie, Sulejman, sułtan, młody, dorosły. Nie jest on masz jakoś idealnie przystojny, ale o to też chodziło, żeby był taki, wiecie, trochę wyjątkowy, także jest to po prostu Sulejman, a my zobaczymy sobie najstarszą córkę. Jednak słuchajcie, błąd. Teraz zobaczyłam, że najstarszą córką jest jednak Demeter. Ma 17 dni do bycia już dorosłą, bo jest już młodą dorosłą, także nie ma co zwlekać, bierzemy tutaj naszą Demeter, budzimy, przebieramy się w jakąś piękną suknię, zmień strój na, no, na swoją codzienną suknię i słuchajcie, zejdziemy sobie na dół. Zamek jeszcze właściwie śpi, wszyscy jeszcze śpią, jest wczesna pora, ale no on tutaj u nas już jest, więc przyjazne powitanie, myślę, że tak. I będziemy próbowali właśnie dzisiaj Demeter z nim troszeczkę zaflirtować. Mam problemy z mówieniem tego słowa. I słuchajcie, obiecałam, że będę tutaj powolutku z każdą postacią rozgrywała ich historię, żeby nie było tak jak dotychczas, że wszystko na szybko, także powolutku, bez pośpiechu będziemy sobie tutaj podrywać. Poprawmy humor. Słuchajcie, może byście sobie tutaj usiedli i rozmawiali tutaj. Myślę, że tak byłoby fajnie. A my jeszcze na chwilkę w ogóle zejdziemy do naszych oczywiście jeńców, czyli do naszej Ody, która jak wiecie... Oj, widziałam chyba mysz. Tak, jest tutaj mysz. Nasza Oda, która jest zamknięta tutaj na dole. I jak widzicie, jest trochę niewyspana, zabawa jest słaba, towarzystwo jest tragiczne. Masz tutaj myszy, pszczoły, także ciesz się z tego, co masz. Natomiast nasz Bajazyt... dobrze mówię? Też tutaj myszy latają, Bajazyt też tutaj czuje się tak, no podobnie do Ody. No i jak wiecie, oni zostali tutaj skazani na, nie wiem, czy na dożywocie, być może tak, w zamkniętych lochach za to, że zdradzili rodzinę po prostu ze sobą, także tak to wyglądało. Przejdźmy do naszej Demeter. Jak widzicie, rozmawia sobie tutaj z Sulejmanem, tamte kobitki tańczą i tutaj troszeczkę z nimi poflirtuję, ale ja mam jeszcze tutaj jedną rzecz dla Heleny przygotowaną, pochwal szczerze, nie wiem, czy nie mówiłam przypadkiem na Helenę wcześniej Oda, jeżeli tak, to przepraszam. Zobaczymy, co tutaj dalej mamy. Przyjazne. Zapytaj o zawód. Wiadomo, że jest sułtanem, no ale niech zapyta. I widzę, że zaczął działać żywieniowiec, więc bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy, ponieważ wreszcie będzie trochę spokoju, będzie jedzenia nagotowanego na zapas. No wiadomo, to było bardzo, bardzo fajne, także cieszę się, że po aktualizacji ostatniej to działa, póki co przynajmniej. Demeter dowiedziała się, że Sulejman jest bezrobotny. No, jest słuchajcie władcą Imperium Osmańskiego, no ale nieważne. Także tutaj jeszcze sobie troszeczkę porozmawiają, a ja właśnie dla Heleny przygotowałam jedną rzecz. Właściwie to zakupiłam to dopiero teraz i planowałam, że nasza Helena nauczy się właśnie robić tego, tą manipulację pogodą, ale to mi się wydaje, że to jest trochę takie męskie. Oj, zatrzymaj się. Więc do tego będę przysłała naszego najstarszego syna, czyli Zeusa. Zeus przyjdzie, chociaż troszeczkę popróbuje, zmieni aktualną pogodę na bezchmurne niebo, ponieważ wiecie, że jak będziemy mieć jakieś uroczystości w naszej rodzinie, to fajnie byłoby, gdyby była ładna pogoda, a nie brzydka, więc on się tego nauczy. A nasza Helena, jak pisaliście, fajnie byłoby, gdyby, o, zaraz wszyscy mi uciekną do szkoły, gdyby zajęła się właśnie układaniem kwiatów, więc niech będzie, coś tutaj sobie porobimy. Niech będzie ten ostrokrzew, czy cokolwiek, a my tutaj musimy upilnować nasze wszystkie dzieci. Demeter w sumie jest już młodą dorosłą, więc na pewno do szkoły nie pójdzie. Afrodyta, o matko święta, Afrodyta, jesteś strasznie, strasznie rozbawiona, więc może tutaj podejdziesz do lusterka i spróbujesz się uspokoić. Ona też już raczej do szkoły nie uczęszcza. Hestia, słuchajcie, Hestia jest teraz właśnie w łazience. I Hestia na pewno do szkoły by chciała się wyrwać. Mam nadzieję, że się nie wyrwie. W każdym razie idzie chyba sobie coś tam robić, zdrzemnąć się. Zeus. Zeus to jak widzicie kombinuje, także zobaczymy jak mu pójdzie. Bo chyba będzie kończył. I...
No i przekonamy się. Także super, wszystko się udało. Helena układa kwiaty, więc no myślę, że to bardziej takie kobiece. Jesteś załamana, bo dlaczego? Chyba cię coś nudzi, czy coś. Czy przegrałaś w szachy? Nie wiem, o co ci właściwie chodzi. Czy po prostu tak jest taka przejęta tymi kwiatami? Nie wiem. W każdym razie, jako że to jest to odcinek poświęcony jak najbardziej naszej Demeter, ponieważ jest tutaj tak strasznie dużo ludzi, że gdybym chciała skupiać się nad każdą osobą, to na pewno bym nie podołała. Co ty tak milczysz? Porozmawiaj z tym bratem. Udziel porady dotyczącej rodziny. To postaram się właśnie robić tak, że jeżeli odcinek dotyczy typowo Demeter, oj, kamero, to będziemy skupiać się jak najbardziej, co tu się dzieje, jak najbardziej na Demeter i na jej związku. Także zobaczymy, jak ona się czuje. Czuję się całkiem spoko, tylko że tak, odklikniemy ci tę książkę. Na razie jeszcze nie nauczyłam się tego zamku, więc jest mi trochę ciężko. Tylko tam teraz chyba ci braciszek zajmie kibelek. Chyba, że pójdziesz na górę. Ja tymczasem, o jeszcze słuchajcie, stop. Obiecałam, że będę pokazywała teraz jak najwięcej, więc wszystko będę robiła praktycznie przy Was, poza jakimiś nocami. Zobaczymy sobie, jakie ona ma umiejętności, ponieważ przed ślubem musi osiągnąć pewne umiejętności i widzę, że nie ma ich zbyt wielu, bo jakoś tak się nie skupiłam jeszcze na tym, także zrobimy sobie to wspólnie. Także niech ona sobie tutaj idzie, mam nadzieję, że grzecznie idzie, bo ja patrzę w telefon i czytam zasady. Mogą chodzić jedynie do podstawówki, no to ona już do podstawówki ani do liceum się nie nadaje. Co jeszcze? Przed ślubem muszą osiągnąć 4. poziom gotowania, 2. malowania lub gry na fortepianie, 1. charyzmy lub umiejętności komediowych. To co? Może charyzma, może ćwicz przemowy. Także ona w sumie tutaj już ma jeden poziom tej charyzmy, ale powiedzmy, że go wypełnimy, żeby tam choć trochę umiała zagadać tego Sulejmana. No i trochę jeszcze pogotuje i myślę, że co? Myślę, że pogra na fortepianie, bo chyba mamy, jeszcze sprawdzę. Mamy i fortepian, ale może tutaj naszą Demeter, która jest kolejna w kolejce, że tak powiem. Ćwicz. U niej jeszcze jest dosyć duży smutek z powodu żałoby, ale już chyba trochę się rozpogodziła. I jest też szalona, słuchajcie, także to jest trochę creepy. Ostatnio za dużo mówię słowa creepy, wiem. Także ona niech sobie chwilę pogra w tym czasie. Oj, tutaj jakieś mamy telefony od dyrektora. A ty czemu nie jesteś w szkole? Proszę, lecimy, lecimy. Okej. Tutaj coś jest już na czerwono. Wykończone niesamowicie jesteś. O kimś tam myśli, chyba o członku rodziny. A Oda? No też nie jest za wesoło. I tutaj widzę, że Helena skończyła ten swój bukiet, więc ja zobaczę, za ile go mogę sprzedać. Tylko za 10. Pisaliście mi, że na tym się mogę fajnie wzbogacić, ale właściwie na razie za bardzo na tym kwieciarstwie się nie znam w Simsach, więc dajcie mi koniecznie znać jakieś przytulanki dodać od siebie. Także jeżeli możecie, to dajcie mi koniecznie znać. Chyba to mówiłam. Nie jestem już pewna. W każdym razie tak, tu jest nasza córka Demeter. Czy ty osiągnęłaś już tą charyzmę? Nie do końca. Więc jeszcze tutaj może coś z matką charyzmatycznego. Zostańcie najlepszymi przyjaciółkami. Tak, i przyjazne. Czy coś możemy... O, popraw humor. To jest chyba takie charyzmatyczne. Ale wiecie co, od zwykłej rozmowy chyba też to trochę rośnie, ponieważ troszkę jej urosło. Nie uciekaj mi, proszę cię, Heleno, nie uciekaj. Coś tutaj ci jeszcze damy. Przyjazne, może ożywiona rozmowa i co jeszcze? Narzekaj na koszty chłodzenia, nie może obejmij po prostu. Helena już gdzieś tam ucieka. A ja tymczasem jeszcze chciałam zobaczyć tak, Afrodytę, bo ty chyba, nie wiem, czy ty się czujesz spoko? Spoko, więc na razie sobie graj. Na tym fortepianie, pianino właściwie, nie wiem, czy to się różni coś od fortepianu, chyba to jest to samo. Znaczy wiem, że generalnie jest to inny instrument, ale chodzi mi o Simsy. Dalej mamy jeszcze Hestię, która zawagarowała, znaczy właściwie one nie mogą chodzić jako licealistki do szkoły, więc tutaj coś robi, więc może ona, widzę, że tutaj nie czujesz się zbyt dobrze generalnie. Zlew jest zepsuty. Poszłabyś spać, ale w sumie jest 11, więc spać, no myślę, że nie. To coś pogotujesz. Właśnie gotuj, może tost z serem dla jednej osoby, bo chcę po prostu, żeby ona rozwinęła choć troszkę umiejętność gotowania. Zobaczymy, jak tam charyzma. Prawie 100. Prawie 100, ale jednak jeszcze trochę brakuje. Okej, i drugi poziom charyzmy jest osiągnięty. Zatem może powiemy jej, żeby właśnie przyszła teraz ona pograć na pianinie, a wygonimy stąd naszą Afrodytę. Także Afrodyta, ty na chwilkę nam zwolnij to pianinko.
przyjdzie tutaj właśnie Demeter. Mam nadzieję, że nie mylę ich imion, bo wiecie, że jeszcze się dobrze ich nie nauczyłam. A nasza Hestia, gdzie się wybiera Hestia? Wybiera się chyba przespać. No dobrze, skoro tak mówisz, to damy ci trochę się przespać, tylko że myślę, że ty pewnie idziesz drzemać, co? No właśnie. Jeszcze powiem wam, ciężko mi się operuje w tym domu, jestem nieprzyzwyczajona, ale klikniemy jej śpi. Po prostu śpi. Zeus w szkole, nasi chłopcy w szkole, także tak to wygląda. No i Helena, czym ty się mogłabyś pozajmować, Heleno? Trochę musisz porządzić tym swoim krajem, tańcz. No dobra, możesz trochę potańczyć. I też możesz w sumie porozwijać charyzmę, też możesz jakieś przemowy poćwiczyć, czy coś w tym rodzaju. O, może wygłoś przemowę do ludu, uznajmy, że tutaj gdzieś stoi dużo naszych poddanych. No i słuchajcie, wychodzi na to, że Oda miała dzisiaj urodziny, ponieważ jest smutna z tego względu, że nie świętowała urodzin. Urodziny są zapomniane, o to widzę, że ci się zepsuło, to może ja ci pomogę, żebyś sobie to naprawiła, bo tak to nie możesz korzystać. To jest, a myślałam, że to jakaś brudna miska, ale to jest, wiecie co, zlew. I może pójdziesz spać, ja wam trochę popomagam, bo wy jesteście tacy troszeczkę nieogar. A nie o to też mi chodzi, żeby ich zamordować. A Bajazyt? Bajazyt, też mógłbyś się tutaj zdrzemnąć. Te myszy wyglądają strasznie. Czy wy się tego boicie? Tak. Podejrzane piszczenie. Jak wiecie, Helena głosi przemowy. Dalej sprawdzamy. Demeter gra sobie. Rozrywka chociaż trochę leci, zabawa. Afrodyta. Afrodyta bezużytecznie siedzi, to może też jej powiemy, żeby coś ugotowała. Może gotuj. Znaczy bezużytecznie, no je sobie to jej, dobra, damy jej dokończyć. Wiem, że jak kliknę, to jej się oczywiście z automatu przerwie. Troszkę cię tutaj przyspieszymy. Zjadaj do końca. Helena nie zainspirowała nikogo swoją przemową. A ty gotuj. Może sałatka ogrodowa, też jedną porcję. I ten talerzyk bym dała do kosza. No. Jest już troszkę później i na przykład Zeus wrócił już ze szkoły. Oraz nasi młodsi synkowie. I tak, on sobie teraz coś będzie jadł. Brat mu coś podebrał. To coś innego sobie weź z lodówki, mamy tego pełno. Okej. I wiecie, że jako mężczyzna przed ślubem w zielonej generacji, zgodnie z zasadami, ma mieć przynajmniej czwarty poziom umiejętności sportowych, umiejętności. Drugi poziom umiejętności majsterkowania lub wędkarstwa i drugi poziom logiki. Ale ja pomyślałam sobie jeszcze, że Helena mu rzuciła taki challenge, że jeżeli chce przejąć to panowanie, to musi mieć jak najwięcej dobrych skłonności. Aha, i Hestia podejmuje pracę, bo oczywiście zapomniałam, że nastolatki mają pracować jako opiekunki. Więc będzie pracowała jako opiekunka nasza Hestia. No i on będzie tutaj starał się, żeby te jego skłonności, chociaż tak powiedzmy, tak w połowie każdego tego były zielone. Także to będziemy starać się robić. I na przykład tutaj chyba gdzieś w odpowiedzialności trzeba odrabiać lekcje, więc później sobie odrobi lekcje. Też musiałam mu kupić książkę, ponieważ nie wiedzieć czemu nie miał jej w wyposażeniu, także już ma. I tak, kochanie, kolejny dzień upływa. Nie jestem jakoś usatysfakcjonowana tym, jak przebiegał mi ten odcinek. Myślałam, że będzie sprawniej, ale jednak naprawdę ogarnąć taką gromadę ludzi to nie jest prosta sprawa, więc skupiam się jak najbardziej na Demeter, a reszta niech sobie trochę radzi. W każdym razie ona teraz sobie je, skorzysta z kibelka i słuchajcie, zadzwoni. I ona tutaj właśnie zaprosiła sułtana Sulejmana, także zaraz sobie troszkę ze sobą pogadają. Jest godzina 14, ale zrobiło się oczywiście ciemno, bo co, zaczął padać deszcz. Także no niestety tak to wygląda, że bez przerwy w każdej serii pada deszcz. Niestety nasz tutaj domowy zmieniacz Zeus jest w szkole, także no jego nie poprosimy. A jeżeli chodzi o umiejętności Demeter, to już wam pokażę, że ma gotowanie na 2, czyli jeszcze 2 poziomy musi osiągnąć. Charyzma, powiedzmy, że już jest na drugim poziomie i pianino jest na pierwszym, czyli niedługo wskoczy drugi, więc wtedy będzie mogła już, no właśnie, oczywiście pianino i gotowanie i będzie mogła brać ślub. I myślę, że to się zdarzy w kolejnym odcinku, ponieważ obiecałam sobie, że będę robiła troszeczkę krótsze odcinki, ale częściej, także za chwilkę będziemy kończyć, tylko jeszcze tutaj bym chciała troszkę z tym Sulejmanem pogadać. Tak jak prosiliście, odcinki staram się robić teraz trochę luźniejsze i pokazywać więcej rzeczy. Także koniecznie dajcie znać, co myślicie.
Chciałam też tutaj uwzględnić jedną propozycję, którą wyczaiłam w komentarzach, oczywiście waszych, że ktoś zaproponował, przepraszam oczywiście, że skleroza nie pamiętam niku, że by naszym synom robić coś w rodzaju takich balów, na których będą zaproszone dziewczyny, 10 dziewczyn, ponieważ oni też mają znać 10 osób spoza rodziny. Kochana, czy twój partner już przyszedł? Tak. To go tutaj... Aha, zaproś do środka było. 10 dziewczyn będzie. Czy ja coś mogę dokończyć? Czy się zatnę znowu? No i że wśród tych dziewczyn, że z tymi dziewczynami zrobi taki bal taneczny, takie wydarzenie i z tą, z którą będzie miał najwięcej właśnie znajomości, to z tą weźmie ślub. I bardzo mi się ten pomysł podoba, aczkolwiek z drugiej strony jest jeszcze trochę dziewczyn z rywalek, z którymi popraw humor, z którymi nasi synowie mieli brać ślub. Między innymi kolejna jest Barbara, na którą wiem, że też sporo osób czeka, a jako królowa niebieskiej generacji wymyśliłam sobie dziewczynę spoza rywalek, taką, która bardzo by mi pasowała. I teraz już sama nie wiem, bo i te bale mi się podobają i też nie chciałabym zawieść tych osób, które czekają na resztę rywalek. Także powiem wam szczerze, że nie wiem i dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy wam się ten pomysł podoba, bo mi się, przyznam szczerze, bardzo podoba, coś ciekawego. Ale tak jak mówię, chciałabym jeszcze koniecznie tą Barbarę i tą jedną dziewczynę, którą wymyśliłam sobie, że będzie żoną syna Zeusa, czyli będzie królową niebieskiej generacji. Ale to jest wszystko jeszcze do obgadania, jeszcze trochę czasu przed nami. Oczywiście Zeus też mógłby już, wiecie co, brać ślub, ale myślę, że on na razie tutaj zostanie jako taki pomocnik matki. Jak widzicie, teraz się przesiedli tutaj i grają sobie w szachy, także tak jak odcinek się zaczął, tak i się kończy tutaj w tej naszej biblioteczce. Już wam pokażę, że ich znajomość jest już taka całkiem po środku przyjaźni, także już tuż, tuż. No i zobaczcie, już nic nie możemy więcej zrobić. Także oni sobie gadają, przy okazji grają i przy okazji gadają, czyli rośnie im też ta znajomość i też Demeter była bardzo wkurzona, bo miała sobą zabawę. Także oni sobie jeszcze chwilkę pogadają i myślę, że pójdzie spać. Ja też tutaj trochę pogarniam resztę osób, bo jest mi po prostu mega, mega ciężko. Możemy sobie tak zerknąć tak szybciutko na Helenę. Helena stoi gdzieś tutaj. I co idziesz robić? Wyrzucić śmieci. Dobrze, to jest całkiem dobra myśl. Następnie mamy Afrodytę. Afrodyta idzie sobie grać w piłkarzyki. One są chyba jeszcze wyżej. Wow, matko, to jest po prostu labirynt, ten zamek. Inny, mamy jeszcze Hestię, która czuje się tragicznie. Tutaj trzeba popatrzeć, pokibicować siostrze w tych podrywach, ale wyślemy ją tutaj na siku, na jedzenie, bo bardzo smutna. Aha, bo po prostu taki nastoletni bunt, ale ma się dosyć kiepsko, ponieważ ona chyba w ogóle uciekła mi do szkoły, tak mi się wydaje, niechcąco. No nieważne. Zeus. Przyszły król Zeus. Zeus też nie ma się zbyt dobrze. Także ja mu chyba odkliknę to pływanie, bo to jest dosyć niebezpieczne w jego stanie, więc może najpierw do kibelka, do jedzonka i do spania. Co tutaj widzę strasznego? To, że wybuchł nam pożar. Tutaj widzę, że Hestia już od razu wzięła się za gaśnicę, także jestem dobrej myśli. Oj. No nieźle. Hestia, chociaż możesz być dumna z siebie. Dobra, nasza królowa tutaj, która zarządza skarbcem, proszę bardzo, zamieni. Odszkodowanie 1200, czyli szału nie ma. Nie płacz, dobrze ci poszło, nie płacz. Tutaj nasz synek Brudasek pójdzie się wykąpać. My wróćmy na chwilę do tej tutaj naszej. Czy Sulejman nam uciekł? Obawiam się, że mógł nam uciec z tego stresu. A nie, jednak jest, wrócił. Pewny siebie. Pokaż zdjęcia. Czy w sumie pokaż zdjęcia to nie jest zbyt dobra interakcja? Tamta na Golasa, no nie wierzę. To nie jest dobra interakcja jak na... Przebierz się, Boże. Co to jest? Umyj się w deszczu. Może zmień strój? Hello? Zmień. Chciałam powiedzieć, że to nie jest dobra interakcja, taka wiecie, nie w tamtych czasach, więc może obejmij. Może rozmawiaj o deszczu. I parodiuj innego Sima. Oczywiście Sulejman jest pobrany z galerii. Sam po prostu Sulejman i to był chyba jeden z najpopularniejszych, chociaż go troszkę przebrałam. No i wiem, że on nie jest, wiecie, taki super przystojny, ale chodzi mi o sam klimat. No, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, kochani. Coś tutaj jeszcze i bije brawo, zderzcie się biodrami, chyba to już było. Dobra, powolutku, słuchajcie, jest coraz więcej tego zielonego, więc może klikniemy.
flirtuj. I powiem wam, że chyba jest na... Tak, także super, obejmij. A czemu nam nie rośnie od tego różowy pasek? O, teraz nam już troszeczkę urosło, więc super. Flirtuj i jeszcze coś zrobimy sobie. Coś zrobimy na koniec, może... Trzymaj za ręce. Może być? Czy za szybko? Słuchajcie, zobaczymy. Okej, okay, w porządku. Także kochani, my się widzimy w kolejnym odcinku, gdzie będziemy kontynuować związek Demeter. Piszcie śmiało wasze przemyślenia odnośnie dzisiejszego odcinka. Ja zawsze czytam, staram się wyciągać wnioski, jak widzicie, i zmieniać się tak, żeby wam jak najbardziej pasowało. Oczywiście i mi, i wam. Jeszcze na koniec sobie zerkniemy do naszych tutaj zamkniętych w lochach. Oj, tragedia. Tragedia. Was położę spać i wam trochę posprzątam. I tutaj też przyjdź. Nie usiądź, tylko spać. Tragedia. No nie wiem, czemu wam tak źle idzie? Przecież mogłoby wam iść trochę lepiej. Macie takie najpotrzebniejsze rzeczy, a jednak nie umiecie z tego korzystać. No niestety. Także co, kochani, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie i pa, pa.